Polacy mają problem z koszmarami. Około 80% społeczeństwa cierpi na koszmary sporadycznie, co oznacza, że są one wywołane głównie przez stres, lęk. Nie jest to problem, z którym powinniśmy zgłaszać się do specjalisty. Problem dopiero pojawia się wtedy, gdy są one uporczywe. Jest to problem, który dotyczy tak naprawdę około 8% społeczeństwa. Takie koszmary nie tylko obniżają jakość snu, ale także wpływają na życie, obniżając jego jakość, mogą także prowadzić do depresji lub zaburzeń lękowych, a także lęku przed ponownym pójściem spać. Obecnie testujemy aplikację Nightly, która nie tylko ma zwalczać koszmary, ale także polepszać sen, ułatwiać zasypianie, zmniejszać ilość wybudzeń. Polega ona na tym, użytkownik przed snem wybiera motyw, który ma go zrelaksować, ogląda 2-minutowe wideo, a następnie słucha 10-minutowego audio stworzonego przez naukowców, psychologów i neuroestetyków. Cała ta stymulacja audiowizualna relaksuje go, ułatwia mu zasypianie, tym samym też zmniejsza potencjalne występowanie koszmarów już przed pójściem spać. Natomiast aplikacja działa aktywnie, co oznacza, że monitoruje sen z pomocą akcelerometra. Aplikacja mierzy ruch osoby, która śpi. W momencie, gdy występują koszmary, aplikacja gra specjalne dźwięki, które niwelują koszmary i relaksują osobę śniącą. Zmniejsza to występowanie koszmarów, a także zmniejsza ilość wybudzeń w trakcie nocy, polepszając jakość snu osoby użytkującej. Prowadziliśmy testy na 150 użytkownikach. W sumie trwało to 9 tygodni. W trakcie tych testów zobaczyliśmy, iż w 85% około doszło do redukcji koszmarów. Ponadto testowaliśmy także aplikację w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Tam zobaczyliśmy, że nie tylko aplikacja jest bezpieczna i nie zaburza architektury snu, ale także zmniejsza ilość wybudzeń w trakcie nocy.